Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Jesteśmy na ulicy Cicha i ulica Północna. Także róg, skrzyżowanie. Idziemy dalej. Brzeźno. No tutaj oczywiście pracuje Straż Miejska, jak widać pracuje. Straż Miejska zrobiła zdjęcie. No coś tutaj samochodu. Volvo się zatrzymało. ETM na, prawie na przejściu dla pieszych stoi. No, no mandat się należy jak nic. 5 metrów od przejścia dla pieszych. Jest 5 metrów od przejścia dla pieszych. Ale stanął na przejściu prawie. Czego wywieź go, proszę pana, tam. Co tam go blokować? Wywieź go stąd. Będą blokować go, żeby nie wyjechał. Zablokował całą drogę. Przykręcają mu tutaj, Straż Miejska przyjechała. Przykręcają mu tutaj. Nawet tutaj pirat chodzi. Pomorska Telewizja Narodowa, to jest redaktor teraz. Nawet tutaj pirat. A jak? Ja to wszędzie muszę być. To wszędzie właśnie. Ja muszę być. Wczoraj byłem, otwierałem jarmark, nie? A widziałem, ten no, byłem. No właśnie. A co wy zakładacie? To trzeba go wywieźć stąd, cholera. Bo tylko blokuje przejście dla pieszych. 10 metrów od przejścia. No tak, i co robi? A tutaj można się zatrzymywać na tej stronie? No, 10 metrów od przejścia. O. I zakorkowało się teraz. Straż Miejska założyła specjalne obcęty. On stąd nie odjedzie bez mandatu teraz. Już muszą mu mandat wpieprzyć ładnie. No to tak ciężko przejechać, bo tu samochody parkują. Także jest uziemiony facet. Będzie musiał mandat zapłacić, dopiero jedzie. Uwaga. Uwaga, uwaga, blokada założona, tak jest napisali. Uwaga, blokada. Także ktoś tutaj se na przejściu, nie będziemy parkować, przecież tak nie może być. 10 metrów od przejścia jest przepis, ale to niektórzy mogą tak parkować. Dobra, no nic. No jak widać, proszę państwa, Straż Miejska robi swoje. Zaparkował jakiś taki kierowca, który nie zna przepisów ruchu drogowego, jak można parkować na prawie na przejściu. Już to się zasłania i widoczność, pieszego nie widać. No tak nie można. Tu nawet jest lizak dla dziecka. Tu dzieci chodzą do szkoły. Ten. Także mandat będzie na pewno. No, idziemy dalej. To proszę państwa, to mamy partner. Rowery wypożyczają. Strażnik miejski oczywiście mnie poznał, mówi, że ja tu jestem. Strażnik miejski mnie rozpoznał oczywiście. Tak to jest, tutaj jest firma partner. Partner firmy. Jest Jan? W środku. No. I tak to wygląda. Teraz tutaj mamy rowery, można sobie pożyczyć. Dla całej rodziny wypożyczalnia, trochę się tam urwało. Trzeba poprawić, bo się urwało. Rowery są od wyboru do koloru. Tu mamy dużo rowerów mamy. Autopartner. Rowery są do wyboru do koloru. Rower Partner to jest taka firma, która wypożycza dla wszystkich rowery. Dzień dobry pani, dzień dobry. Dzień dobry panu. A gdzie ten kierownik jest tutaj, właściciel? Nie ma go? Nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma. Rowery są ładne. Do wypożyczenia można wziąć. Tak to wygląda. Ulica Północna. Nawet rower jeden wisi pod sufitem. O. Tak to wygląda. No, samochody tu przyjeżdżają, nie mają gdzie tutaj. O, rowery dla całej rodziny, proszę. Klasyczne, elektryczne, centrum testowe. Sobie można przetestować. Taksówka przyjechała. Tutaj mamy nawet dowożone te rowery są. Dla turystów, jakby potrzeba, to można zadzwonić pod numer 506 533 887. No, firma rowerpartner.pl. Pozdrawiamy, Pomorska Telewizja Narodowa. Redaktor Sławomir Ziębiński dla was z Brzeźna, ulica Północna. Dziękuję bardzo. Gdzie ta Jana jest? Tam jest ta Natalia.
Dalej. Panie Janie! Dawaj pan! Dosyć spania! O, panie Janie! Ja tu film nakręciłem, bo tu Straż Miejska zaatakowała was. Tak? Na przejściu dla pieszych ktoś samochód zaparkował jakiś palant. Założyli mu już klamrę. Jo. Co pijemy dzisiaj? Solar. Co pijemy? Dość naklany jesteś pewnie. Co? Odstrzelaj, naklany jesteś? Wyczyściłeś jeszcze, kurwa? Ładne rzeczy. Gdzie jest Natalia? Jaja. Jeszcze śpisz, no kurde, biały dzień, godzina druga, a ty śpisz? Co ty sobie myślisz? Wstawaj, chłopie. Ile to można spać? Dawaj. Do roboty. Maliny. Gdzie ta Natalia? Śpi, cholera jedna. Śpi. A co, pił wczoraj zdrawał? Spalnik? Dzień spać. Stary człowiek, nie ma siły. Śpi ten diabeł. Co on śpi jeszcze? Cześć. O tej porze śpi jeszcze. Co takie? Co takie? Śpi jeszcze, wypalam.